Swoje pierwsze kroki w siatkówce Adrianna Rybak-Czerniańska stawiała w Energii Gdańsk Gdańsk. Potem uczyła się i trenowała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Następnie środkowa reprezentowała barwy SPS Wolej-Piła. W najwyższej klasie rozgrywkowej 22-latka zadebiutowała w sezonie 2019-20 w ekipie Energii MKS-u Kalisz. Później przeniosła się do drużyny Unii Opole, która występowała wtedy w pierwszej lidze. Rybak z ekipą z Opola wywalczyła awans do Ekstraklasy. W minionym sezonie reprezentowała barwy Beniaminka Tauron Ligi Roleski Grupy Azoty Tarnów. Teraz przenosi się do Moja Radomki Lotniska Radom.